Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. The hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stay. Stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Dzień dobry, witamy się z wami serdecznie, a tam madam to mi zaraz wypadnie. Witamy się z wami serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj już od samego rana mamy naszego gościa specjalnego. Misiunek obudził mnie, to znaczy obudził, nie obudził mnie, bo ja już wstałam o 5 rano, a łapserdak przyszedł. Już byłam ogarnięta, tak, ogarnięta już byłam, już tutaj przyszłam. Pewnie może sąsiedzi gdzieś pojechali i on im w tym czasie czmychnął przez bramę, a że u mnie jest brama zamknięta, więc biedaczek skomlał tutaj pod furtką i mówił: sąsiadka, wpuść mnie do siebie, wpuść mnie, bo ja już tutaj czempię, stoję pod bramą i wejść nie mogę, tak? Misiuniu, dzień dobry powiedz, dzień dobry, idziesz już tam na dół do Melki? Idź. A Melka już ci czmychnęła. Także zaczynamy nowy dzień, kolejny. U nas dziś sobota, weekend. Ja, tak jak wiecie, dziś, bo już wam to chyba ze 3 razy w ciągu tygodnia powiedziałam, wybieram się dzisiaj na zajęcia, także jestem już zwarta, gotowa do wyjazdu. Jeszcze mam chwilę czasu, jest godzina 8:05, także ja zaraz już wyjeżdżam. Już witam się z wami bez kawusi, ale przypominam o nawodnieniu, żeby nie zapominać o piciu wody. Tak jak wam już nieraz opowiadałam, tej wody powinniśmy wypijać chyba 30 ml na kilogram masy ciała. Chyba tak to kiedyś wam mówiłam, już teraz to już nie pamiętam, ale tak mi się wydaje. Także ja jadę, zobaczę, co dzisiaj ciekawego dowiem się na moich zajęciach. Dzisiaj mamy zabiegi z kosmetyki ciała, także powinny być bardzo interesujące. Ciekawa jestem, od czego będziemy zaczynać. A moja rodzinka obiecała posprzątać dom, no i mąż powiedział, że będzie robił tutaj miejsce na szklarnię. Także na to też czekam, to znaczy czekam, no wiadomo, że jak przyjedzie szklarnia, to chciałabym ją już od razu, tak jak wam wcześniej mówiłam, rozłożyć i zacząć tam już może takie pierwsze wysiewy. Ale to w kolejnych filmikach na pewno będziecie widzieć. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową, to wczoraj chyba wieczorem wam mówiłam, że dziś ma być ciepło, tak około 14 stopni, to że tak jakby to powiedzieć,
Zimno nie jest, ale wieje taki nieprzyjemny wiatr, więc no nie jest aż tak bardzo odczuwalna ta temperatura, 14 stopni. No wiadomo, jeszcze jest rano, bo to dopiero 8 godzina, a to 14 stopni to chyba tak bliżej południa miało być, więc no może coś jeszcze tutaj się zmieni, jeżeli chodzi o pogodę, ale od jutra u nas ma być niby słoneczna i w miarę taka już wiosenna pogoda, bo tak jak Wam mówiłam, po 10-15 stopni i to przez najbliższe 2 tygodnie, także Dzień Kobiet powinniśmy mieć ciepły wiosenny. Ciekawa jestem, czy się sprawdzi. Ale wiadomo, jak to w pogodzie, a szczególnie, jak to powiedzenie mówi, w marcu jak w garncu, także to jeszcze może być różnie. Ale jakieś takie pierwsze prace tutaj ogrodowe, czy coś takiego będzie można już zrobić. Ja nie wiem, czy Wam to mówiłam, ale chyba nie, planuję podciąć tuję, bo tutaj Wiola też zawsze, co roku na wiosnę przypomina mi, Monia, przytnij tuję, bo je jakoś chyba się przycina albo do końca lutego, albo do końca marca, więc jak teraz będzie ładna taka pogoda, zamierzam tutaj wszystko poprzycinać i porobić. Wczoraj nie zrobiłam przeglądu nasion, zapomniałam, pudełko stoi tam na stole w salonie i nie posiałam sobie moich kiełek, nie namoczyłam, także gdzieś po powrocie z zajęć na pewno to zrobię. No i tyle, bo chyba wczoraj Wam tylko o tym nie powiedziałam, bo gdzieś zabrakło mi czasu na kiełki, bo tak jak widzieliście, co ja wczoraj robiłam, to już nie będę tutaj się powtarzać 10 razy, bo nie ma sensu. Ciasto wyszło bardzo dobre, rodzince smakuje, więc spodziewajcie się przepisu na dniach na takie ciasto drożdżowe, tylko w troszeczkę, można powiedzieć, innej wersji. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Przepis będzie oddzielnym jakby takim filmikiem, nie będzie tutaj łączony z vlogiem, bo tak sobie przemyślałam, że chyba te przepisy trzeba robić oddzielnie. No i chyba tyle chciałam Wam przekazać tak samego rana, a teraz ja już idę ubierać się. Zastanawiam się, jaką mam kurtkę nałożyć, także to są kolejne dylematy, bo zimowa to już tak nie bardzo pasuje, a płaszcz może być znowu za cienki, no bo jednak ten wiatr to potęguje takie odczucie chłodu, ale z domu do samochodu to powinnam nie zmarznąć. Idę zaraz przerobić przegląd mojej garderoby z ubraniami wierzchnimi. Życzę Wam oczywiście cudownego dnia i zapraszam na mojego vlogusia. I już po zajęciach idę na chwilę do Deals. Zapraszam Was na taki króciutki przegląd asortymentu wielkanocnego w sklepie Deals. Od razu na wejściu możemy zauważyć bardzo dużą ilość słodyczy wielkanocnych. Teraz zauważyłam, że do naszego kraju powoli wchodzi tradycja zbierania jajeczek. Myślę, że z jednej strony jest to bardzo fajna atrakcja, jeżeli chodzi o dzieci, bo jest to nowość. Dzieciaki lubią słodycze, a jeżeli mamy na przykład do dyspozycji jakiś duży ogród, możemy takie nieduże gadżety im gdzieś pochować i one mają z tego wielką frajdę, że mogą biegać po ogrodzie, zbierać jajeczka. Gorzej to bym powiedziała, jeżeli chodzi o małe mieszkania, ale inicjatywa bardzo mi się podoba. Ja czasami też takie coś stosowałam, ale moje dzieciaki już tak myślę, że troszeczkę wyrośli, ale zawsze też jakiś słodycz na Wielkanoc znajdą. Także pokazuję Wam, co można zakupić ze słodyczy w sklepie Deals, a wybór jest przeogromny i ceny są bardzo konkurencyjne. A tu już kolejny regał i na tym regale znajdziemy przeróżne dekoracje, jajka, zające, doniczki, osłonki na kwiatki, na przykład możemy wykorzystać je na hiacynty albo na jakieś inne wiosenne kwiaty, możemy z nich zrobić dekoracje, także wybór przeogromny, ceny wydaje mi się, że też są całkiem spoko, jeżeli chodzi na obecne czasy. Jakieś nie są za bardzo wygórowane. Ja tutaj przyszłam po jedną konkretną rzecz, ale o tym to za chwilę. Znajdziemy tutaj między innymi zające,
Jajka dekorowane, większe w cenie 10 zł, mniejsze jajeczka po 6 zł. Bardzo mi się spodobały te jajeczka miętowe. Bardzo ładnie wyglądają. Nie są takie duże i nie są takie, bym powiedziała, mocno wydekorowane, a ja lubię właśnie takie stonowane, eleganckie dodatki w domu. Oczywiście nie może zabraknąć serwetek. Serwetki znajdziemy przeróżne, i większe, i mniejsze, w barwy i stricte takie wiosenne, czyli w kwiaty, i typowo wielkanocne, w jajka, w zające. Do wyboru, do koloru, ceny od 4 do 6 zł. Znajdziemy również torebki na prezenty, typowo świąteczne, wielkanocne, bo wiadomo, że jak idziemy gdzieś w gości, to zasadniczo staramy wziąć się jakiś taki drobny upominek ze sobą, żeby nie przyjść z gołymi rękoma. I oto jest rzecz, po którą ja przybyłam, czyli ten przepiękny kubeczek z zajączkiem, króliczkiem, jak zwał, tak zwał. Widziałam go w przeglądzie u Gabrysi, po prostu wpadł mi w oczy i od tamtego momentu nie mogłam o nim przestać myśleć, dlatego stwierdziłam, że jak będę w Chełmie, od razu lecę do Dills sprawdzić, czy u nas jest. Także był, udało się, mam. Jest przecudny, kosztował 12 zł, do niego możemy sobie dokupić miseczkę, talerzyk i kieliszek na jajko i mamy super zastawę na świąteczne śniadanie. Wydaje mi się, że jest godny uwagi i polecenia. Jest to produkt porcelanowy. No wiadomo, że nie z oryginalnej porcelany, ale bardzo dobrze wykonany i myślę, że posłuży nam na lata. A poza tym na tym regale znajdziemy również foremki na ciastka. Jedne są z wałkiem, drugie są bez wałka, metalowe. Wpadły mi również w oko te foremki wykonane z silikonu, też się nad nimi zastanawiałam, oraz łopatka z jedną foremeczką na ciasteczko. Także wydaje mi się, że takie gadżety dość potrzebne w każdej kuchni. W Dills znajdziemy również zabawki dla dzieci w różnym wieku, czy to na Wielkanoc, takie typowo prezentowe, na przykład jak idziemy do rodzinki, w której mamy dzieci, możemy skorzystać z oferty Dills, ale również zauważyłam, że jest trochę rzeczy na wyprzedaży. Tak stricte nie chodziłam, nie nagrywałam wszystkiego, jeżeli chodzi o wyprzedaż, ale jeżeli macie ochotę, to możecie się przejść, przejechać i zobaczyć na własne oczy, czy Wam czegoś nie potrzeba, a niektóre gadżety z wyprzedaży są całkiem spoko. Reel me in to get it going. Open me up. Sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I fucking hate it. Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick. Telling me you don't want any obligations. And how you hate them. Don't call me just 'cause you're lonely. Maybe I'm not. I think about it way too much, and every single thought is making me, making me. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me sleepless. You're making me sleepless. Yeah. I keep losing in this game of playing pretend. I don't wanna be a 4 a.m. I'm suffocating just by waiting on you. So don't call me just 'cause you're lonely. You know you're killing me slowly. Nah, maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much, and every single thought is making me, making me. Wróciłam do domciu, zrobiłam sobie obiadek i mój obiadek to kasza, kapusta kiszona, warzywa na patelnię i taka rolada, klops z kurczakiem.
kurczaka, także będę zajadać, a Wam życzę smacznego, jeżeli też coś jecie. Obiadek zjedzony, a teraz przychodzę z resztką takiej, można powiedzieć, popołudniowej, a nawet już takiej, no, popołudniowej niech będzie, bo to teraz ciężko stwierdzić, czy to jest wieczór, czy takie późne popołudnie. Na dworze robi się już tak szaro, jeszcze mam ochotę tutaj dobić sobie kroków. Już Wam któryś raz z rzędu mówię, że ten pasek do tamtego zegarka drugiego muszę sobie zakupić, bo tamten zegarek jest taki troszeczkę lżejszy i z nim wygodniej by mi się tutaj, nie wiem, chodziło po podwórku, robiło coś na dworze, no wiecie, o co chodzi, a ten jest jednak troszeczkę taki ciężki i nie mam jeszcze właśnie tutaj do tamtego zegarka paska, bo tak jak Wam mówiłam, miałam powiedzieć pisałam, ale przecież ja do Was nie piszę, jeżeli już to tylko w komentarzach, to mówiłam, że w jednym miejscu przetarł mi się pasek, bo tamten pasek jest gumowy i no i nie wiem, uszkodził się tak, że do tej pory jeszcze go nie zrobiłam, ale teraz muszę zrobić, bo sama jestem ciekawa, ile kroków będę mogła zrobić w ciągu dnia, jak tak tutaj chodzę. Jucia, weź, bo mi się chce do domu. Jak tak chodzę, wiecie, w ciągu dnia, a teraz już, no, coraz dłuższe dni. Mam tutaj w planie też coraz więcej zrobić jakiejś aktywności ogrodowej. Co tam, mam Ci go podać, tak? Muszę się rozłączyć, bo muszę Miśka podać. Wróciłam. Misiek jest takim psem, że daje się wziąć tylko mi, albo mąż może go wziąć na ręce. Dzieciaki go brać nie mogą. Tośka w ogóle nie pozwala wziąć się na ręce, tak żeby ją podnieść do góry. I no i dlatego musiałam pójść podać Julci Miśka na ręce, bo jak go na rękach nie wyniesiemy, to on nie pójdzie do swojego domu. Trzeba właśnie go tutaj odnieść. I przerwała mi Julcia, a skończyłam na tym pasku. Więc muszę sobie zrobić, żeby mierzyć kroki, ile w ciągu całego dnia jestem w stanie zrobić kroków. Bo jednak coś czuję, że jak tak będę chodzić tutaj, teraz więcej czasu spędzać na dworze, to tych kroków uda się zrobić więcej. Na chwilę obecną mam już właśnie ich 6200. Długo się nie nachodziłam, bo dzisiaj byłam na zajęciach. Dzisiaj było o depilacji nóg i o nadmiernym owłosieniu u kobiet. Pamiętałam nazwę, jak się nazywa fachowo nadmierne owłosienie u kobiet na literę H, ale oczywiście no teraz jak tutaj odpaliłam kamerę, to już o tym zapomniałam. Przy następnym wejściu Wam tutaj powiem, jak nazywa się ta przypadłość i ona jest, głównie występuje właśnie u kobiet, ale no tak wiecie, jak to jest. Tutaj nauczyciel mówi, tutaj jednym uchem się słucha, tutaj kilka rzeczy trzeba zapamiętać i czasami to tak jest, że jednym uchem wpadnie, a drugim zaraz wypadnie, zwłaszcza, że jak tak się nie jest z tym wszystkim obytym. Ja nie miałam dzisiaj robionej depilacji, zresztą chyba ja w ogóle nie będę miała robionej depilacji woskiem, bo my robimy depilację woskiem, nie robimy laserowej, nie stać szkoły na laserowe depilatory, więc uczymy się na woskach, ale ja i tak chyba nie będę miała robionej, bo ja mam żylaki na nodze i to jest właśnie przeciwwskazanie do zabiegu. Właśnie takie, nie mam takich ogromnych, ale widać je na nodze, szczególnie na lewej, więc no już będę zdyskwalifikowana. A poza tym ja wcale tutaj taka chętna do tego wyrywania woskiem też nie jestem, bo no to jest jednak ból, no wiecie, położy się gorąco, zresztą wiecie, jak sobie depilujecie, to co ja będę Wam tutaj opowiadać. Ale dzisiaj były takie właśnie zajęcia, czyli depilacja nóg. Dobra, więc to było na zajęciach. Później udało mi się podlecieć do Ciuchlandu. Upolowałam bardzo fajną rzecz.
z tego się ogromnie cieszę, ale pokażę Wam ją w świetle dziennym. Dzisiaj nie będę Wam jej pokazywać. Podoba mi się bardzo. Długo na nią, to znaczy długo. No można powiedzieć, że długo polowałam. Nie jest to marynarka, bo ja oczywiście idę do Ciuchlandu po jedną rzecz konkretną, czyli po marynarkę, a wychodzę z zupełnie inną rzeczą, ale upolowałam, bardzo się ucieszę. Takie rzeczy niełatwo jest u nas upolować w Ciuchlandzie, a ta rzecz jest nowa, praktycznie wcale nie używana. Tym bardziej się cieszę. Asi zrobiłam zdjęcia. Asia powiedziała, że dobrze zrobiłam, że ją wzięłam. Tym bardziej jestem zadowolona, bo jak fachowiec mówi, żeby brać, to znaczy, że brać. A później jeszcze byłam w Pepco i w Dills. Do Dills pojechałam specjalnie po jedną rzecz. Zaraz Wam tą rzecz pokażę, bo ja to widziałam u Gabrysi na kanale. Gabrysia zrobiła taki nieduży przegląd i stwierdziłam, że muszę pojechać i muszę sobie to kupić. Były ostatnie sztuki, więc mam, zaraz Wam pokażę. W Pepco nic mnie nie urzekło, zresztą zauważyłam, że w Pepco po pierwsze są te same rzeczy, co były w zeszłym roku na święta wielkanocne, więc to żadne sensacje są. Po drugie są te same rzeczy, co są też i w Dills, więc no też to taka jakby konkurencja. Różni się chyba tylko w Dills kosztuje 5 zł, dajmy na to, a w Pepco kosztuje około, nie wiem, 6, 8, coś takiego. Także są takie porównywalne ceny. Zrobiłam, można powiedzieć, dwie takie nieduże przebitki, więc żeście to już widzieli na kanale, bo nagrałam zarówno z Dills i z Pepco. Także sobie tutaj porównamy wspólnie ceny, gdzie jest taniej, czy w Dills, czy w Pepco, a może są ceny jednakowe, bo kilka rzeczy się powtarza. Tak, kilka rzeczy zauważyłam, że się powtarzało. Dużo tutaj takich, wiecie, tego łażenia po sklepie nie nagrywałam, bo tylko to, co mi najbardziej się podobało, to co mi wpadło w oko, to chciałam Wam pokazać. Moja rodzinka dzisiaj, tak a propos jeszcze, bo chcę Wam, tak można powiedzieć, streścić cały dzień, co ja robiłam, co robiła moja rodzinka. Moja rodzinka dzisiaj robiła dla siebie obiad. Były to naleśniki z czekoladą i z owocami. Nagrali, więc też żeście zapewne to już widzieli. Mam nadzieję, że taki pomysł na obiad Wam się spodobał, bo oni postarali się, więc zostawcie im tego kciuka do góry. Będzie im naprawdę bardzo, bardzo miło. Ktoś tu mnie straszy. Ostatnio Gabrysia tutaj opowiadała o strachach, a mnie tutaj jakieś osobistości straszą. Pewnie Julcia wróciła? Tak, Julcia wróciła, Miśka odprowadziła i wróciła i straszy. Więc obiadek Wam powiedziałam, co oni jedli. To, co ja jadłam, to żeście widzieli. A teraz przychodzę tutaj, no tak dosłownie na chwilę zagadać, bo dawno się nie odzywałam. I no i tak chodzą i mnie tutaj rozpraszają. Melka oczywiście też tutaj chodzi. Zrobili trochę porządku pod szklarnię. Jutro też mąż będzie robił obiad, także to już mam przedyskutowane. Wiem, co będzie na obiad, ale jak mi nagra, to też będziecie widzieć. Mam nadzieję, że mi nagra. Obiad też na jutro, to co wymyślił, znaczy wymyślił. Nie wymyślił, bo on nie wymyśla, tylko on odtwarza przepisy tutaj, te, które znajdzie sobie na innych kanałach, a w sumie on śledzi tylko jeden kanał i jest to Fox, coś takiego. Wam dokładnie nie powtórzę, ale widzę, że się zainspirował mąż mój tym kanałem. Tam gotuje też pan i on wciągnął się, ogląda go sobie i niech trenuje z nim te jego smakołyki, jego potrawy. Ja jestem bardzo dumna z mojego męża, że wziął się za gotowanie. No bo on nie, wiecie, że on nie ma czasu, bo zasadniczo to go w domu nie ma, ale widzę, że spodobało mu się to. Znalazł sobie ten kanał, wciągnął się w te przepisy i jestem bardzo zadowolona, że chce, że spodobało mu się właśnie to gotowanie. Mogę spokojnie mówić, bo go chwilowo nie ma w domciu, więc tutaj mogę tak spokojnie mówić, także jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolona, że się wciągnął w kuchnię, wciągnął się w gary
i nawet nieźle mu to wychodzi. A teraz Wam pokażę to, co kupiłam. Dużo tego nie ma, bo pojechałam, tak jak Wam mówiłam, po jedną konkretną rzecz. Kupiłam sobie też ziemię do storczyków, bo no, pora już najwyższa przesadzać kwiaty. Kupiłam sobie w Dillsie, ona była po 7 zł, mam dwa worki, bo tych storczyków mam 5, więc żeby mi nie zabrakło, bo później wiecie, nie chcę jeździć, nie chcę dokupować ziemi, a tak stanę i wszystkie storczyki razem przesadzę. Mam nadzieję, że to przesadzenie wpłynie na nich jakoś odpowiednio i zaczną tutaj bujnie rosnąć. Nie są brzydkie, ładnie się przechowują te moje storczyki, to znaczy ładnie rosną, ale raz na rok trzeba im wymienić ziemię, żeby miały nową, więcej takich można powiedzieć składników odżywczych, bo wiadomo, że ze starej ziemi te składniki odżywcze już wyciągnęli, pobrały, więc pora na przesadzanie. Ziemi tej drugiej nie kupiłam, bo już centrum ogrodnicze było zamknięte, więc się spóźniłam, ale mąż na tygodniu tutaj podjedzie do naszego ogrodniczego sklepu i tutaj mi zakupi ziemię i będę sobie powoli przesadzać moje inne kwiaty domowe i będę też działać dalej z moimi siewkami. Zastanawiam się, czy już nie przepikować mojej pelargonii, ale o tym to najwyżej potem. Zakupiłam również papier do pieczenia. Ciekawa jestem, czy będzie dobry, bo już mi się kończy, a w Dillsie był po 5 zł. I on jest z jakiejś Anny Zaradnej. Nie wiem, czy ja miałam kiedykolwiek papier z Dills. Widzę, że raczej taki dość dobry. No wiadomo, papier jak papier, 8 metry za 5 zł, więc cena spoko. Tutaj wpadły mi w oko również foremki do muffinów, muffin. Mam nadzieję, że Julcia też jakiś przepis z muffinami upiecze na kanał, coś przygotuje, a jak nie, to może ja. I mają tutaj takie już wiosenne, wielkanocne motywy, dlatego tutaj chwyciłam i to kosztuje 6 zł, a nie wiem właśnie, czy w Pepco nie były po piątaku, albo może były droższe, to będziemy widzieć na tych moich przebitkach, bo wydaje mi się, że podobne były w Pepco. Tutaj to kosztują właśnie 6 zł. I mają takie jakby jajeczka i tam pod spodem jeszcze zajączki dekorowane, więc coś takiego. No i moja rzecz, po którą pojechałam. Ciekawa jestem, kto domyśla się, co to może być, a jest to oczywiście jest to, pani mi tutaj zapakowała worek, już worek ściągam i jest to nowy kubek. Tak mi wpadł w oko, jak widziałam go u Gabrysi na kanale w przeglądzie, że stwierdziłam, no nie ma bata, jadę i kupuję. No czyż te oczy tego królisia nie są przesłodkie, no przesłodkie, jak tak spojrzał się na mnie tymi oczętami swoimi i powiedział, weź mnie Moniu do domu, weź mnie. I będę sobie teraz kawusię wielkanocną popijać z tego kubka. I ja tą kawusię nie będę tutaj piła dopiero przed świętami wielkanocnymi albo dopiero w święta wielkanocne, bo ja się nie nacieszę tym kubeczkiem, tylko ja w tym kubeczku będę kawusię piła już teraz. Teraz mamy czas oczekiwania do świąt wielkanocnych i ja zamierzam teraz z niego korzystać, a nie dopiero tutaj w święta. Ale jest przesłodki, przecudowny, wpadł mi w oko, stwierdziłam, biorę, kosztował 12 zł, tak, 12 zł, pojemność 540 ml, więc na taką kawusię poranną idealny. I nie tylko na poranną, bo na popołudniową też może być. Można mniejszą ilość tej kawy sobie zrobić. Były jeszcze talerzyki, miseczki i kieliszki na jajka. Wszystko słodkie, ale stwierdziłam, że no nie potrzebuję talerzyków, nie potrzebuję miseczek, nie potrzebuję kieliszka, biorę tylko kubek. Ale informuję, zresztą też Wam nagrałam, to będziecie widzieć. Ale no boski, teraz będę się jarać kubkiem.
No i chyba tyle, bo w sumie to od mojego przyjazdu do domu to nic tutaj takiego spektakularnego się nie wydarzyło. Bo już to, co się wydarzyło, to Wam wszystko opowiedziałam. Ja byłam na zajęciach, pogoda, no taka zmienna. I raz świeciło słoneczko, niby było ciepło, bo co po niektórzy już lato poczuli, w krótkich spodenkach sobie chodzili i z krótkim rękawkiem, a ja na przykład byłam ubrana w kurtkę, w czapkę i w chustkę pod szyję. Mi nie było za gorąco. Nawet jak tutaj wychodziłam z zajęć, to zawiał taki no dość ostry wiatr i jeszcze z koleżanką rozmawiałam na ten temat, że miało być tak ciepło, a wcale takiej ciepłoty żeśmy nie odczuwały. Ona też przyjechała dzisiaj w płaszczyku, bez dodatkowych tutaj jakby, no nie wiem, czapki, szalika i tak dalej, wiecie o co chodzi, nie? I też właśnie powiedziała, że no była przekonana, że będzie dużo, dużo cieplej, także no taka sobie ta pogoda. Wiem, że chyba u Was na zachodzie jest już taka wiosenka. Madzia tutaj przysłała mi jakiś filmik, który nagrała u siebie w miejscowości nad jakiegoś jeziorka, także jest mi bardzo miło. Zaraz go tutaj sobie siądę i obejrzę ten filmik. U nas teraz przyszły jakieś chmury. Zabrałam ubrania z dworu, bo suszyli na dworze, więc pozbierałam, bo wydaje mi się, że chyba będzie padał jakiś deszcz w nocy. Wiadomo, deszcz jest też potrzebny. Ja tutaj, broń Boże, nie narzekam, ale w ostatnim czasie było bardzo dużo tego deszczu u nas, to doskonale o tym wiecie, zresztą u Was też. Teraz przez 2 tygodnie ma niby być bez deszczu, więc to, co napadało do tej pory, będzie na pewno tutaj idealnie nawadniać wodę, ziemię. Dobra, znikam chyba, bo zaczynam coś tutaj opowiadać od rzeczy. Pewnie jeszcze nie będę się żegnać, bo się zastanawiam, czy nie zrobić takiego weekendowego vlogusia, ale to pomyślę. Ja na razie znikam. Może tutaj wyciągnę jeszcze moją rodzinkę na spacer, żeby dobić przynajmniej do tych 10 tysięcy kroków, a później siadam w moje notatki, bo jutro mam kartkówkę, więc muszę jeszcze sobie poczytać, przypomnieć, żeby jakoś wyjść z oczami na tej kartkówce, a nie wiecie, pały nie chcę zarwać. Miał być łączony, ale chyba będzie tylko z jednego dnia. Nie poskładałam jeszcze, także nie wiem, ile mam tutaj nagrane z dnia dzisiejszego, ale tak jak Wam już wcześniej mówiłam, nie chcę, żeby te filmiki były bardzo długie, więc postanowiłam, że pożegnam się z Wami. Jutro najwyżej rozpocznę nowy vloguś, albo mąż tylko nagra to danie, które chcę zrobić i będzie dołączone do jakiegoś innego vlogusia, więc jutro to zobaczę, jak to będzie wyglądać, bo ja jutro też jadę na zajęcia i to tak obawiam się, że można powiedzieć na większą połowę dnia, bo jutro mam trochę więcej zajęć niż dziś. Dzisiaj było tylko zabiegi, czyli pracownia, więc raz, dwa, trzy, pięć żeśmy się uwinęły z tą depilacją i mogłyśmy sobie pójść do domu, a jutro mamy trochę więcej zajęć, jutro mamy wykłady, więc to inaczej będzie wyglądało.
więc stwierdziłam właśnie, że się z Wami pożegnam. Udało się, byliśmy na spacerze i to na takim długim spacerze, bo poszliśmy aż tam pod kościół. Nagrałam przebitki, także mniej więcej wiecie, gdzie byliśmy. I udało się zrobić 12 683 kroki, także jestem bardzo zadowolona, że tyle kroków udało mi się zrobić. A teraz już ja będę robić moją wieczorną pielęgnację, moją wieczorną rutynę, ale już tego wszystkiego nie będę nagrywać, bo chwilowo nie mam nic nowego, jeżeli tutaj chodzi o kosmetyki. Używam wszystkiego, co do tej pory, to już Wam nieraz pokazywałam, także zmywam makijaż, idę się ogarniać dalej. Rodzinka tam ogląda film polski Zabij mnie, kochanie. Jest to jakaś komedia polska. Małżeństwo wygrano w Zdrabce około 5 milionów. No i teraz jedno drugie podejrzewa, że z powodu tej wygranej jedno drugie chce zabić. No nawet fajna komedia, ale stwierdziłam, że ja idę, nie będę oglądać, bo idę czytać o paliczkach, o stopach, z czego właśnie składa się noga, o budowie kończyny dolnej, o kościach, także bardzo interesujące tematy, bo jutro z tego właśnie mam kartkówkę z kończyny dolnej, także trochę też anatomii przede mną. I dlatego stwierdziłam, że ja już kończę mój dzień. Zrobię właśnie tutaj swoją tą pielęgnację. Wyszykuję się do spania. Pożegnam się z Wami i będę dalej czytać, żeby jutro pójść z jakąś wiedzą na zajęcia. Także mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!